Witam Państwa, Radek Nosal, zapraszam na wiadomości sportowe. Kolejne pływackie święto odbyło się w Gliwickim Olimpijczyku. Przez 3 dni, od piątku do niedzieli, byliśmy świadkami Mistrzostw Polski Juniorów 16-letnich. Na dystansie 25 metrów rywalizowali młodzi sportowcy z całego kraju. Oby był to dopiero początek wspaniałych sukcesów tych niezwykle utalentowanych zawodników. Wspaniała impreza nie tylko ze względów organizacyjnych, ale i sportowych. Naprawdę cała polska czołówka juniorów 16-letnich zawitała do Gliwic. 420 zawodników, prawie 130 klubów pływackich z terenu całej Polski. Naprawdę sam poziom sportowy, choćby to, że mamy dwa rekordy Polski ustanowione podczas tych zawodów, świadczy o tym, że przyjechali tu naprawdę najlepsi zawodnicy z całego kraju. Pamiętajmy, że od 2010 roku, od czasu, kiedy Gliwicki Olimpijczyk został oddany do użytku, na terenie całego kraju wybudowało się wiele obiektów 50-metrowych, czyli o wymiarach olimpijskich. I naprawdę tutaj trzeba śmiało to podkreślić, że na obecną chwilę naprawdę jest walka o organizację tak dużych imprez. Cieszymy się, że regularnie od 2010 roku imprezy rangi mistrzowskiej, mimo tak licznych obiektów w naszym kraju, odbywają się w Gliwicach. Myślę, że jest to uhonorowanie tego, w jaki sposób te imprezy są organizowane i przeprowadzane przez nas. Jak bardzo prestiżowe zawody były to dla Ciebie? Czy uważasz, że poziom sportowy, organizacyjny był na najwyższym możliwym poziomie? Organizacja, muszę powiedzieć szczerze, że jest bardzo dobra. Jak jest napisane na listach startowych, godziny rozpoczęcia startu wszystkich finałów jest tak rzeczywiście. Nieraz się spotkaliśmy, że było opóźnienia nawet czasami pół godziny ze startami i ciężko to wyczuć, bo to jednak wie pan, trzeba tutaj założyć skórę, te sprawy takie ważne, skupienie się i ogólnie, więc organizacja, muszę powiedzieć, wysoki poziom. Hokeiści i hokeistki na trawie kolejarza Gliwice początek roku z pewnością mogą zaliczyć do udanych. Gliwickie zespoły wróciły właśnie z medalami z halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. Zawody rozgrywane były w Gąsawie, wsi położonej niedaleko słynnego Biskupina. W rywalizacji każdy z każdym mierzyło się po 6 najlepszych zespołów w kraju. Gliwickie laskarki mają na koncie wiele sukcesów, a w Gąsawie uległy tylko gospodyniom turnieju. Dla drużyny chłopców brąz był natomiast pierwszym medalem tej rangi od 20 lat. W Gąsawie nasi hokeiści również musieli uznać wyższość drużyny gospodarzy oraz mistrza Polski Jedynki Żnin. Dziękuję Państwu za uwagę. Więcej informacji w Gliwickim Przeglądzie Sportowym. Do zobaczenia.